Siemandero. Dzisiaj mamy dzień 9 kwietnia. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy zasiewy zbóż jarych. Dzisiaj na tapetę wchodzi głównie pszenica jara. Też tam kawałek chyba będziemy zasiewać owsa. No i co? I tutaj pierwszy objazd, dopiero w koło. Co mogę więcej powiedzieć? Tutaj dzisiaj z rana poszła uprawa mandamem przedsiewnie. Także tak wygląda stanowisko po uprawie. Lecimy z zasiewami. Dzisiaj wiaterek trochę się uspokoił, nie ma aż takiej tragedii, jak to było we wcześniejszych dniach. Jak widać, tutaj orki nie było na jesieni. Po kukurydzy. Tutaj była kukurydza no normalnie na kiszonkę koszona, więc tych resztek pożniwych tutaj nie było aż tak dużo. Na jesieni chyba nie było tutaj nic ruszane. Teraz na wiosnę zostało tutaj przywiezione szambo. No i teraz uprawa mandamem przedsiewnie. No i siew. Myślę, że całkiem niegłupio to wygląda. Pierwszy raz w tym roku robimy taką uprawę, typowo można powiedzieć, że bezorkowo. Bo wcześniej tam w ubiegłych latach coś było próbowane, ale to tam nie taka typowa bez orka, tylko tam powiedzmy uprawiało się samym agregatem. Raz na jesieni, później raz na wiosnę przedsiewnie, ale to nie był agregat bezorkowy, tylko to była taka, powiedzmy, no do trochę głębszej uprawy agregat, ale nie był na takiej zasadzie jak mandam, że tak jak my teraz uprawiamy, że z podcinaczami uprawia stricte całą powierzchnię, całe 3 metry, tylko na takiej zasadzie jak większość kultywatorów, że ma zęby rozstawione co jakiś tam czas i zrywa to ziemię, ale praktycznie nie w całości. No ale jak tam, powiedzmy, się uprawiło na jesieni raz, na wiosnę drugi raz, też w miarę jako tako to wyglądało. Co prawda po tamtym agregacie ziemia nie była aż tak zagęszczona jak tutaj, bo on tak naprawdę tylko zrywał to ziemię, mieszał, za agregatem szły brony, no i te brony tylko wyrównywały teren, ale nie zagniatały, i później jak się siało, to strasznie głębokie koleiny się robiły po ciągniku, po kołach ciągnika. No a jak tutaj widać, to jest praktycznie idealnie. Myślę, że tutaj nic nie trzeba będzie robić, bo po tamtym agregacie najczęściej trzeba było jeszcze przebronować pole, mimo tego, że przy siewniku mamy te zagarniacze. Ale mówię, no tak, kolejne się takie robiły, że no nie było siły, trzeba było jeszcze raz bronami przeciągać, bo tragicznie to wyglądało na polu. No zobaczymy teraz po tym mandamie, co tutaj wyjdzie, jak tutaj z tymi wschodami, ze wschodami zbóż będzie. Też w sumie w głównej mierze zależy od temperatury, tak? Czy to będzie ciepło, czy zimno. A druga sprawa od deszczów, czy będzie trochę wilgoci, czy będzie padało, czy nie będzie padało. No i dobra, no i co? Tak się prezentuje zestaw. Siewnik, co prawda, już leciwy, no ale robotę robi. Szerokość robocza bodajże 4 albo 4,5 metra.
tutaj mamy zboże dostarczone na przyczepce. Dobrze te roboty robi. No i co? Co tu mogę więcej powiedzieć? No tak robota wygląda. No do zasiania co prawda nie mamy jakiegoś areału, nie wiadomo jak wielkiego, bo w większości nastawiamy się na kukurydzę, kukurydzę na kiszonkę, kukurydzę na ziarno. Też w tym roku trochę będzie więcej lucerny zasiane w miejscu, gdzie normalnie zazwyczaj była kukurydza lub zboże. To tam bodajże z 5 hektarów będzie lucerny w tym miejscu. No dobra. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.